Witajcie, z tej strony Czesław. Kolejny odcinek z Kingdom przed nami. Dzień 20, tak? 20 dzień przetrwaliśmy. Tutaj oczywiście wypadałoby naprawić nasz murek. Było ciężko, trzeba przyznać. Straciliśmy dość sporo ludzi. Straciliśmy dość sporo sprzętu. Straciliśmy dość sporo monet na odbudowanie tego wszystkiego. No i jak widzicie, jeszcze do końca wszystkiego nie odbudowałem. Boże, ile tutaj moich ludków jest. A ja nie mam pieniędzy, żeby ich sobie przygarnąć z powrotem. Nie mam pieniędzy, żeby ich przekupić. Dobra, wieżyczki są... O, dziękuję za kolejną monetkę. Krasnopióra się zmęczyła. No niestety, trzeba dać jej troszeczkę odpocząć. Dobra, tutaj dwie monetki od tego pana z wąsem. Poproszę jeszcze jedną. O, nawet i dwie. Dobra, więc teraz mamy wystarczająco siana. Nie masz siana, zadzwoń do bociana. Wystarczająco siana, aby przekupić resztę niezdecydowanych mieszkańców, bo chyba tak ich nazwiemy, że oni są niezdecydowani, przestraszeni po ostatnim ataku krwiożerczych stworów. No niestety zapomniałem wyłączyć Face'a, więc posłuchacie nieco sobie dźwięków, jeżeli ten ktoś, kto do mnie pisze, akurat teraz będzie wypisywał do mnie jeszcze więcej. Dobra, tutaj jeszcze jeden pan. No i dobra, zdaje mi się, że już wystarczy tych wojaków na razie. Przynajmniej tak mi się zdaje. I trzeba oczywiście po więcej monet iść, żeby więcej monet... O, właśnie, bardzo ładnie. A żeby więcej monet dostać, no to wypadałoby na drugą stronę naszej wiochy się przejechać. Potrzebujemy na pewno kolejnych ludzi z kosami, żeby nasza gospodarka nieco ruszyła. O, dobrze, jest skrzynia. Bardzo mnie to cieszy. Na pewno tutaj dwóch panów wyposażę w łuki, no bo jednak wypadałoby mieć troszeczkę więcej osadników z łukami. Dobrze, kolejna kosa. Teraz ta noc powinna być względnie spokojna, z tego co zauważyłem. Są względnie spokojne te noce po krwawych księżycach. Bardzo dużo tutaj monetek. Bardzo mnie to cieszy, ale to bardzo pełnia księżyca, piękna. Powiem wam, że nawet ta pikselowa oprawa graficzna ma to do siebie, że czasami potrafi ucieszyć oko, właśnie tak jak w tym momencie. No spójrzcie tylko na ten księżyc. Piękny. Beautiful. Dobra. Kolejne pieniążki. Czy macie dla mnie, panowie, czy nie macie? A wy coś dla mnie macie? Pewnie, że nie macie. Nic dla mnie nie macie. Wąchate. Włosate, chciałem powiedzieć. Wąchate. Włosate świnie. Tylko coś mi nie... O, nie mam budowniczych. Hej, 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 hej. Czemu nikt nie dzierży młotka? Sierpy macie, młotów nie? O, my się tak w komunizm bawić nie będziemy. No to dwa młoteczki, bo jednak dwóch tutaj, dwóch budowniczych nam się jak najbardziej przyda. Kolejne monety by mi się przydały, naprawdę by mi się przydały monety, żeby tutaj naszą mieścinkę, nasze królestwo nieco odbudować po ostatnim strasznym wręcz ataku stworków, potworków i innych mojej korony amatorków. Nie czuję, że rymuje. A co to podzie... A to korzenie, myślałem, że to szkielet jakiegoś dinozaura. No to by jeszcze było, jakby to jakieś dinusie z pod ziemi wychodziły. To już w sumie by była lekka przesada, według mnie. O! Osoba dalej się do mnie dobija. Na fejsie, bardzo cię tajemnicza osoba pozdrawiam! A, muszę pamiętać o takich szczegółach. O, bardzo ładnie, dawaj to, dawaj hajs, bardzo ładnie. O, teraz możesz iść dalej polować. Dobra, kosa dla kolejnego pana. Dwa łuki dla kolejnych dwóch panów. I jeden młoteczek dla jeszcze jednego budowniczego. No i cóż, i teraz cała kasa, którą zdołam zebrać. Masz coś dla mnie? Nie macie! Cała kasa teraz pójdzie właśnie na renowację, na odbudowę tutejszej obrony. Bo jak widzicie, jest z tym dość kiepsko. Z tej strony nic za bardzo nie ma.
krasna pióra się nieco wystraszyła. Raczej, co ja pieprzę. Ale pieprzysz głupoty. Się nieco zmęczyła. Wystraszyła. Ciekawe czego. O, bardzo ładna wieża. Jeszcze mogę ją ulepszyć. Tam już trzech łuczników będzie na niej siedziało. Więc wypadałoby teraz ten murek. Nie, no trzeba do tamtego muru. Ten, o, ten trzeba naprawić. Na pewno. No ale to jest właśnie jeden, może nie błąd, ale może to jest właśnie zamierzone, że gdy nasza linia obrony się cofa, to katapulta już się nie cofa, tylko dalej stoi w tym miejscu, na samym przodzie, na szpicy. I to mi się nie podoba. Mówię, może to jest zamierzone, żeby właśnie fajnie to rozplanować, ale jeżeli nie, jeżeli jest to tylko czysty błąd, to no nie pochwalam tego. Dobrze, jest trochę hajsiwa. Dobra, to zanim ci budowniczy, zanim oni sobie pójdą jak najdalej, postaram się ulepszyć ten oto tutaj murek. Bardzo ładnie. I na razie się będziemy bronić właśnie tutaj. Dopiero potem ulepszę ten oto tu murek. Szczurek, murek, ogórek, kiełbasa i żurek. Aaa, pieprze głupoty. Ale tak to już jest. Kiedy nagrywa się o pierwszej w nocy. Materiały specjalnie dla was, tak późno, kiedy mógłbym już sobie smacznie spać. A, go idzie! Dobra, zastrzel sukin kota, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No gdzie wy idziecie? No co za... No co za debile, no ja pier... Ja pierdziele, co za... Nie wiem gdzie oni szli, pewnie tą katapultę ponownie naładować. Noż co za pedały, no co za... Szkoda... Aż brak mi słów. Na pewno szli tutaj do tej katapulty. Kuźwa! Jego mać. Straciłem 6 sztuk złota. 7. 7, bo jeszcze ten tutaj patafian został trafiony. Kurwa! Potrafił wkurzyć. O, tu jedną monetę. Dzięki, kurwa, dzięki. Dobra. Masz, ziomek. Po cholerę tam lazłeś. I to właśnie kolejna rzecz, której mi w tej grze brakuje. To rozkazów takich... Przynajmniej pośrednich, nie mówię bezpośrednich, że idź tu, tu i tu. Tylko mniej więcej bądź w tym punkcie. Broń tego punktu, tak? Takie podstawowe. Ale nie, oczywiście nie ma takich. O, kolejne 3 monety. Dawaj, dawaj kasę. Bardzo ładnie, teraz ponownie muszę wydać 6 sztuk monet na to, aby wyposażyć moich budowniczych w młotki. Co za młotki? Tak właśnie na nich powinienem mówić. No dawaj, kasiorę, co już sobie przywłaszczyłeś? Podatki dla króla! To chyba było w Majesty, prawda? Chodzili poborcy podatkowi i tak mówili. Podatki dla króla! Dobra, wypadałoby naprawić tutaj co nieco murków, szczurków, ogórków. I do następnego krwawego księżyca. Tylko teraz już przed krwawym księżycem muszę mieć przynajmniej jednego rycerza. A żeby mieć rycerza, to muszę ulepszyć swój zamek. I ten rycerz też troszeczkę kosztuje. Dobra, teraz akurat zamek. Teraz będzie właśnie zamek. Więc teraz ulepszę swoje włości. Swoją si... Ohohoho! Trzema monetami? To nie pogardzę, nie pogardzę! Dobra. Więc teraz ulepszamy. A czy stać będzie mnie na rycerza? A to jeszcze nie teraz! Kurde! To jeszcze nie ten etap. Nie! Tutaj już rycerze powinni być. Co zrobiłem nie tak? Już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Kurde, a tak się już podjarałem. No nic, trzeba teraz jak najwięcej ludzi zgarnąć i jak najlepiej wyposażyć właśnie wieże łucznicze. Ulepszyć na maksa, jak tylko się da. Żeby jak najwięcej tych łuczników było. Wypadałoby tutaj mur ulepszyć, ale oczywiście nie mam siana. Się wykosztowałem na ulepszenie mojej siedziby. Siedziby króla. Będę siedział na tronie, ale to potem. Najpierw trzeba się zająć obroną mego królestwa. Dobrze, tutaj wieża. Tą ulepszę i tą ulepszę, więc... Ale czekajcie, bo z tej strony był atak, tak? To teraz prawdopodobniej... Najprawdopodobniej atak będzie ze strony prawej. I to właśnie tam powinienem... Powinienem wszystkie moje wysiłki, wszystkie moje pieniążki zainwestować. Tak mi się wydaje. No tutaj już będą miały potworki troszeczkę trudniej z przejściem. Bo jak widzicie, mur już kamienny. Nie musiałem nawet go ulepszać. A no właśnie, bo tu mam tylko...
pojedynczą linię obrony, no rzeczywiście. Więc z tej strony będzie kiepsko, no ale jako, że mam tyle hajsu, to ulepszę mur. Nie stać mnie na ulepszenie, wieży, no niestety. A czekajcie, jeżeli oni z tej strony teraz przyjdą, to jestem w dupie, bo w nocy, zacząłem w nocy rozbudowywać mur. Kto tak robi? Tylko ja tak potrafię, tylko, no pewnie, że idą z tej strony. Się teraz wykosztuje nieco. Dobra, ty też zabieraj, bo masz kościaną. Dobra, z tymi sobie powinni poradzić moi łucznicy. Zarówno ci zwierz. Królika zatłuk, no serio! Kiuika, bardzo ładnie, jeszcze kolejny. Dobrze, dobrze, cofnęli się za mur. Więc nie jest tak źle, straciłem tylko 3 monety. I ani jednego fagasa, ani jednego facia. Więc jest dobrze, jest o tyle dobrze. Aha, bo jeszcze jeden zapieprzył tą monetkę z królika. Katapulta królika ubiła, a czemu by nie? Czemu by nie zmarnować amunicji na królika? Tylko w tej grze tak można. Tylko tutaj wieśniacy potrafią ubić królika z katapulty. Huh, dzień 19. Jaki 19? 14. 24, Boże. Patrzcie, dawno w szkole mnie nie było i już pozapominałem, co cyfry rzymskie znaczą. Bardzo ładnie. No, dawaj. Bardzo ładnie. Teraz mam wystarczająco dużo mamony, żeby ulepszyć wieżę. I w tą stronę właśnie będę zmierzał. W ulepszenie z tej strony jak najbardziej muru i wieży. Chociaż teoretycznie nie powstrzyma to kolejnej fali, która stamtąd nadejdzie. Ale w praktyce też ostatnio mówiłem, że już koniec, już możemy się zbierać do domu, kończyć serię. A tu nie, a tu właśnie, że nie. I już mamy, jakby na to nie patrzeć, 5. odcinek. Więc już 5 odcinków byłem w stanie się utrzymać razem z wami. Jej! Nic tylko się cieszyć. Tu by wypadało także ulepszyć mur z tej strony. Nawet jeżeli w fazie krwawego księżyca z tej strony stworki, potworki nie przyjdą, no to jednak wypadałoby się zabezpieczyć. Bardzo ładnie, bardzo dużo kapuchy. A już wiem, do czego to jest odniesienie, do tak zwanej kapuchy. No, i teraz wszystko stało się jasne. Uprawiałem kapustę i zbieram kapustę. Ale to było suche, co? Ja wiem, jestem królem sucharów. To jest akurat u mnie normalne. Bardzo ładnie, tutaj 3 teraz łuczników przyjdzie. Dawaj kasę, idę przekupić. Idę przekupić kolejnych. To był obóz? Był obóz. Nawet 2 dam radę. Bo prawdopodobnie teraz właśnie z lewej flanki, z lewej strony nadejdą. Koszmary nocy. Mam nadzieję, że nie będzie teraz latających skurczybyków. Ale, jak to mówią, nadzieja matkom głupich. No traf tego królika, Boże! To są właśnie moi łucznicy. I dziwić się, że tak szybko kończy się moja przygoda. Dobra. Łuk. I jeszcze jeden łuk dla kolejnego wybrańca. No i czekam. Czekam, z tamtej strony spróbuję jeszcze nieco. Pójdę w ekspansję z tamtej strony. O, tak to ujmę. Że postawię jeszcze tam mur. Ale z drugiej strony tutaj, przy tym jednym murze, który jest de facto ulepszony i wieża jest ulepszona, mam chyba większe szanse na obronę. Do tego jeszcze katapulta, to mam chyba większe szanse na obronę. Szczególnie, że tutaj jeszcze dość sporo łuczników przyjdzie do tej obrony. Więc nie jest źle, mam jeszcze trochę czasu. Mam jeszcze trochę czasu na zrekrutowanie kolejnych wojowników. Więc właśnie w tym momencie pojadę tam w drugą stronę do tego obozu. O, już atak następuje. Już atak następuje. Panowie, no nie idźcie tam. No co za debile, no co za pedały. I dalej się tam pchają, a czemu by nie? Widzicie to? Widzicie to, co ja? To jest śmiech na sali. To, co oni właśnie robią. Cały czas są atakowani. Zaraz jeszcze młotki im zabiorą. Bo idą głupią katapultę przeładować. No.
Od razu niech ulepszają tutaj ten mur. Powiem wam, że podnieśli mi ciśnienie. Wiecie, jak już nie będę... Nie na wizji, nie na wizji. Ale pójdą na szubienicę. Za takie nierozgarnięcie. Mogło to się skończyć źle, na szczęście się nie skończyło, ale mogło. Dobra, kolejne monetki. Więc idę teraz w tamtą stronę. Tylko właśnie, czy iść w tą ekspansję, czy jednak nie. O, mogę... O, nie, jednak ulepszamy tutaj nasz fort. I teraz będę mógł rycerzy tworzyć. I od razu z prawej strony tutaj jednego. Ale nie mam żadnego... Kurde, nie mam faceta wolnego żadnego. Muszę jechać szybciutko. Szybciutko. Chociaż i tak nie zdąży dojść. Nie zdąży dojść. A, tak. Takie głupie żarciki. No nic, teraz muszę jakoś... ja dojść do... do mojej siedziby. Wykupić rycerza. I zobaczycie w akcji rycerza. Tutaj w tym miejscu za pieniążki dostajemy tarczę, jak widzicie. Możemy mieć dwóch rycerzy. I gdy mamy takich rycerzy, którzy mają już oddział łuczników, bo oczywiście łucznicy się do nich przyłączają, można zaatakować te portale, które wcześniej widzieliśmy. Więc bardzo ciekawa, bardzo ciekawie to rozwiązane jest, ten atak na te portale. Akurat mi się podoba. Nie powiem. Ło Jezusie! Dawaj tą kasę, oddawaj! Okej. 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 To jest w ogóle śmieszne, że mówię o Jezusie, o Jezu i tak dalej, o Boże, a jestem ateistą. Ale już tak zostało, takie powiedzenie. Czy zdołam jeszcze kolejne osoby do mojej wiochy przyłączyć? Chyba zdążą dojść. Ta, na pewno trafisz. Gratuluję. Gratuluję. Hej ho, hej ho. Konno by się jechało. Kolejny suchar od Czesława. Proszę bardzo. No, zaczyna się psychodeliczna muzyka. I tak jak mówiłem, prawdopodobnie atak nadejdzie z prawej strony. Dobrze, jedna tarcza zabrana, więc już rycerza mamy. A to jest już duże wzmocnienie, proszę państwa, bowiem... O, ten oto tutaj rycerz, on odbija przeciwników. O, i właśnie w tym oto miejscu możemy naszego rycerza wraz z jego brygadą, tutaj właśnie widzicie, co to różowo ubrani, możemy ich wysłać do ataku przeciwko hordom naszych nieprzyjaciół. Dobra, zobaczymy, czy oni z tej strony nadejdą. Czy raczej z drugiej? Jeżeli z drugiej, to jestem w dupie. Nie, kurde! To nie tak miało wyglądać, proszę państwa. Szybko na drugą stronę! No nic, stracona. Po raz kolejny. Myślałem, że oni na przemian atakują. Raz z lewej, raz z prawej. A to dupa blada. Chyba, że naprawdę się znowu pomyliłem. Nie, dobrze, atakują. O ja pierd... No to jestem w dupie, jestem w dupie. Jeszcze latające skurwysyny przyleciały, to już w ogóle jestem w dupie. Co ja zrobiłem najlepszego? To nie tak miało być. No, dwóch łuczników, ale jeszcze pewnie więcej was matka nie miała tutaj? Ej, co to ma być? Jezu. Dobra, one już odlatują, bo dzień nastaje. O, jeszcze trole przyszły. Dobra, to ja trochę ich poprzekupiam. Stracę monetek, ale nie stracę przynajmniej tylu ludzi. No, chodźcie. Dobrze, zostaną jeszcze tutaj dziabnięci przez moich łuczników. Zbierajcie monetki, bardzo ładnie.
Bardzo ładnie, monetki dla mnie. Ale trolle są, co one się... A spaliły, bo dzień nastał. O tyle dobrze. Dobra, moi kochani, dzięki wam wielkie za uwagę. Dzięki za to, że byliście. Jeżeli podobał wam się odcinek, to skomentujcie, zalajkujcie. Napiszcie, czy kontynuować dalej tą serię. Oczywiście będzie, że kontynuować, zawsze się ktoś znajdzie. Więc do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć, czołem, na razie.